Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam ponownie po krótkiej przerwie. To jest Dzień z Republiką. Już teraz czas na naszego kolejnego gościa, a jest nim pani Maria Koc, senator Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie senator, rozpocznijmy od najnowszego sondaża poparcia dla partii wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość jest numerem jeden, jak się okazuje. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby blisko 33% ankietowanych, to jest 32,9%. Koalicja Obywatelska może liczyć na 27,1% poparcia. Polska 2050 10,6% poparcia. Tak wynika z sondażu Ibris. I moje pytanie to jest komentarz do tego sondażu. Czy to jest wynik satysfakcjonujący, czy jednak wskazuje na to, że jeszcze sporo pracy przed ugrupowaniem, przed posłami, senatorami? Pani redaktor, oczywiście, że nie jest to wynik satysfakcjonujący, chociaż oczywiście, że cieszymy się, że Polacy z ogromnym zaufaniem darzą dalej Prawo i Sprawiedliwość, pomimo że przyszło nam rządzić w bardzo trudnym czasie, bo borykamy się przecież jako Polska, ale w ogóle jako Europa i świat z wieloma kryzysami. Kryzysami, których źródła leżą poza Polską przecież. To najpierw koronawirus, lockdown, potem kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie, która ten kryzys energetyczny jeszcze bardziej pogłębiła. Wysokie ceny paliw, energii, gazu. No to wszystko nas dotyka. Więc Polacy mają prawo być też zmęczeni, znużeni, też i trochę przestraszeni całą tą sytuacją, ale mimo wszystko darzą zaufaniem rządzących, bo wiedzą, że tylko Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie nas wszystkich przeprowadzić przez ten kryzys suchą nogą, tak? Bo rząd Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim okazuje wsparcie dla społeczeństwa, tak? My nie mówimy, że nie mamy guzików, nie wiemy, gdzie są zakopane pieniądze, tylko reagujemy i nie ma miesiąca, żeby nie było jakiejś tarczy, która wspierałaby czy to gospodarstwa domowe, czy to osoby starsze, czy to rodziny z dziećmi, czy to przedsiębiorców, tak? Więc w całym tym kryzysie rząd Prawa i Sprawiedliwości po prostu rządzi tak, żeby przede wszystkim społeczeństwo i nasza gospodarka wyszły z tego kryzysu bez jakichś takich większych perturbacji. To jest najważniejsze. A Polacy pamiętają rządy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie nic się nie dało, gdzie było ogromne bezrobocie, gdzie były również jakiś, pojawił się kryzys, to wtedy właściwie koszty tego kryzysu zostały przerzucone na społeczeństwo. I stąd zubożenie społeczeństwa, stąd też wysokie bezrobocie, stąd też przez jakiś czas kłopoty naszej gospodarki, wiele firm, które w tamtym czasie przecież też upadło. Więc Polacy to pamiętają. Ale oczywiście ten wynik nas nie satysfakcjonuje, bo my wiemy, że żeby rządzić samodzielnie, ten wynik musi być lepszy. My sobie też zdajemy z tego sprawę, że w sondażach Prawo i Sprawiedliwość jest zawsze niedoszacowane, więc możemy się spodziewać, że to poparcie jest trochę większe. Ale przed nami rok ciężkiej pracy jako senatorów, posłów, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy rozmawiać z Polakami, docierać do nich, słuchać o ich problemach, szukać też dla tych problemów rozwiązań i też mówić o tym, jaka jest sytuacja w kraju, w Europie, jaka jest sytuacja na świecie, no i jaka jest alternatywa, tak? Bo na pewno rządy PO, PSL i całej tej koalicji lewicowo-liberalnej to nie jest alternatywa dla Polski i dla Polaków, ponieważ oni nie mają programu. Ich program sprowadza się do likwidacji, do ograniczenia. Będą ludzi wyprowadzać, rozliczać, wsadzać do więzień, więc oni właściwie nic pozytywnego nie proponują, oprócz właśnie takiej polityki jakiejś zemsty, rozliczenia. A poza tym też oni nie mają żadnych jakichś takich ani gospodarczych, ani społecznych pomysłów, tak, na rozwój Polski. To, co my proponujemy, co ma zapewnić Polsce rozwój, jak chociażby przekop Mierzei Wiślanej, tunel pod Świną, czy centralny port komunikacyjny, czy Baltic Pipe, to wszystko było cały czas krytykowane przez opozycję. Oni nie wyobrażają sobie, że Polskę może być stać na duże projekty infrastrukturalne, a tylko takie projekty mogą zapewnić rozwój w przyszłości Polski i mogą zapewnić nam, że będziemy po prostu doganiać, jeśli chodzi o jakość życia kraje Europy Zachodniej.
Pani senator, przenieśmy się teraz do Włoch, ponieważ poznaliśmy wyniki wyborów tamtejszych. Zwyciężyła centroprawicowa koalicja z partią Bracia Włosi Giorgio Meloni na czele. I podstawowe pytanie, co oznacza triumf tego ugrupowania, którego zwycięstwo chyba nie pomyśli było Komisji Europejskiej z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na czele. No, Ursula von der Leyen popisała się, mówiąc tak w cudzysłowie, tuż przed wyborami we Włoszech, mówiąc, że jeżeli wybory pójdą nie po myśli jej Komisji Europejskiej, czyli całego tego lewicowo-liberalnego establishmentu unijnego, no to oni znajdą narzędzia, żeby karać Włochów, tak jak karzą Polaków i Węgrów. No powinna być za to zdymisjonowana. Ona nie ma prawa w ten sposób się wyrażać. Komisja Europejska nie jest żadną tutaj jakimś organem nadzorczym, który ma karać jakikolwiek naród. To, co powiedziała Giorgia Meloni, Włochy należą do Włochów, tak jak Grecja należy do Greków, tak jak Polska należy do Polaków. A co należy do Komisji Europejskiej, do samej Ursuli von der Leyen? Im nikt nie dał mandatu do tego, aby oni mogli rządzić innymi krajami, innymi narodami. A Włosi są zmęczeni rządami lewicowo-liberalnych partii, środowisk, które do tej pory Włochami rządziły i które nie potrafiły rozwiązać żadnego istotnego problemu dla tego kraju. Włosi borykają się od lat z problemem migracji. Przecież wiemy, że setki tysięcy, wręcz miliony nielegalnych migrantów docierają od południa do Włoch i dotychczasowe władze zapewniały im azyl i nic poza tym, tak? I ci ludzie bez pracy, bez jakiegoś zabezpieczenia, oni po prostu byli też rozgoryczeni tym, że stali przyjęci, a nic im nie jest proponowane, tak żeby mogli sobie jakoś na nowo urządzić tutaj życie. A Włochy też nie są już w stanie przyjąć dodatkowych setek tysięcy uchodźców. Problem migracyjny, problemy gospodarcze, kryzys gospodarczy, też duże bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, ogromne zadłużenie Włoch, które wynosi chyba 130% w stosunku do PKB. No przypomnę, polskie wynosi 52% w stosunku do PKB. Więc problemów jest we Włoszech bardzo, bardzo dużo. A dotychczas rządzący w ogóle nie potrafili tym problemom stawić czoła, tylko zajmowali się rzeczami marginalnymi. To, co powiedziała Giorgia Meloni, zajmowali się LGBT, prawami dla LGBT, dla gender, zajmowali się walką z kościołem, zajmowali się tymi rzeczami, którymi nie powinni się zajmować w pierwszej kolejności, bo w pierwszej kolejności powinni postawić po prostu sprawy społeczne, sprawy gospodarcze i sprawy migracji. A kwestie praw dla ludzi innej orientacji czy innych wyznań, one oczywiście, że są ważne, ale one nie mogą przesłonić jakby całokształtu polityki. A można wnioskować z wypowiedzi Giorgi Meloni, że po prostu tak do tej pory było. Pani senator, Matteo Salvini zapowiedział już złożenie wniosku o odwołanie szefowej komisji Ursuli von der Leyen właśnie za te słowa, które padły. Czy uważa pani, że jest na to szansa? To jest prawdopodobny scenariusz? Oczywiście, że powinien taki wniosek zostać złożony. Co ważne, co jest też taką nauczką dla naszych polityków, tam cała scena polityczna od prawa do lewa oburzyła się na słowa Ursuli von der Leyen. Tam nie było tak, że ci, którzy są przeciwnikami politycznymi Salviniego czy Giorgi Meloni, powiedzieli: o tak, Ursula von der Leyen, Unia Europejska ma rację. Nie, oni ostro powiedzieli wszyscy i nawet przecież walcząc między sobą, powiedzieli wprost: my sobie nie życzymy, żeby ktoś ingerował w nasze wewnętrzne sprawy. I oczywiście taki wniosek powinien być złożony właśnie po to, żeby więcej Komisja Europejska nie pozwalała sobie i jej szefowa nie pozwalała sobie na takie wypowiedzi, na ingerencję w politykę wewnętrzną krajów członkowskich. Czy ten wniosek ma szansę na przejście? Myślę, że nie w takim składzie Parlamentu Europejskiego, ale on będzie takim ważnym protestem, ważnym gestem. Pani senator, jedno jeszcze ważne wydarzenie przed nami to jest otwarcie gazociągu Baltic Pipe 1 października. 10 miliardów sześciennych gazu to jest przesyłowość, czyli połowa naszego zapotrzebowania. I pytanie, czy ten gazociąg, dlaczego ta inwestycja jest tak ważna, bo
Bo przecież mówi się o tym od dłuższego czasu, cały czas słyszymy te słowa, że to jest jedna z najważniejszych inwestycji. I pytanie, czy on da nam pełną niezależność od rosyjskiego gazu, bo przecież na tym nam zależy. Oczywiście, że da nam pełną niezależność od rosyjskiego gazu, bo to jest projekt, który pozwala nam właściwie całkowicie uniezależnić się od gazu z Rosji, który i tak już do nas nie płynie, ale ten projekt zapewni nam całkowite bezpieczeństwo energetyczne. Dlaczego? Dlatego, szanowni państwo, że przez Baltic Pipe będzie mogło płynąć rocznie 10 miliardów metrów sześciennych gazu, a my w Polsce potrzebujemy 20 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Przypomnę, że w przyszłym roku zostanie oddany do użytku po rozbudowie gazoport w Świnoujściu, bo on już przyjmuje 6 miliardów metrów sześciennych rocznie gazu, a w przyszłym roku będzie przyjmował już 8 miliardów metrów sześciennych gazu. 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu przyjmujemy też przez interkorektor z gazoportu w Kłajpedzie. I teraz, kiedy będzie otwarty Baltic Pipe, popłynie do nas gaz z szelfu norweskiego. PGNiG ma tam wykupionych 58 koncesji na wydobycie gazu. Poza tym też PGNiG podpisało już kontrakty z Norwegami na zakup gazu, więc tego gazu będziemy mieli wystarczająco. Będziemy mogli wręcz nawet po prostu dzielić się tym gazem, oczywiście odsprzedawać go Czechom czy Słowakom, tym krajom na południu, którzy też chcą się niezależnić od gazu rosyjskiego, no a nie leżą nad morzem, nie wybudują sobie gazoportu. Więc to jest inwestycja bardzo nam potrzebna. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, podejmując tę inwestycję, wykazał się ogromną taką przewidywalnością, ogromną taką odpowiedzialnością, tak? Bo okazało się, że to, iż zawsze przestrzegaliśmy przed Rosją, przed tym, że Rosja będzie traktować energię, gaz jako element presji wywieranej na Zachód, jako taką broń wręcz energetyczną. Myśmy o tym pani senator, tu kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. To była pani Maria Koc, senator Prawo i Sprawiedliwość. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie państwa. Dziękuję pani redaktor. Państwu również bardzo dziękuję. Zachęcam do pozostania z nami. Już za chwilę serwis informacyjny, który poprowadzi dla państwa Piotr Kieraga. Do zobaczenia.